Pieniędzy nie ma i nie będzie na Muzeum Pamięci o Wołyniu w Chełmie, powiedział pan minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, prawnuk człowieka, który stworzył na nowo pamięć historyczną dla Polaków. Wpisuje się to w to, co powiedział Paweł Kowal, że to obywatele II Rzeczpospolitej nawzajem się ryzaty, a nie tam jakaś inna nacja, która zawsze Polaków kochała. Ciekawe, czy pan Paweł Kowal i minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz jadają i pijają w jednej knajpie. Nie wiem, ale kto wie. Mimo wszystko, dobrego dnia życzę.